już z wami rano, jest godzina 7.30, ja niedawno wstałam i z tego mój głos, ale zbieram się na szybko, jadę do miasta, na szybko do Lumpa, załatwić parę spraw, kupić foremkę do tarty, jak gdzieś ją znajdę. Ale to takie szybkie przywitanie z wami rano. Ja się ubieram, moje nowe nauszniki kupione na Vinted i ruszam. Właśnie bardzo często tak jeżdżę z samego rana, wracam przed 10 i dopiero wtedy rozpoczynam taką moją poranną rutynę. Wróciłam, na szybko wam pokażę, co kupiłam w Lidlu. Spód do tarty, to akurat kupiłam w Action, bo chcę w tym roku bardziej otwierać się na nowe przepisy, testować różne takie nowe, fajne wypieki, może takie bardziej zaawansowane i trudniejsze, bo cały czas mam wrażenie, że robię to samo, cynamonki, jakieś drożdżowe rzeczy, jakieś takie sprawdzone przepisy, a chcę się właśnie otworzyć na coś nowego, więc kupiłam taki spód do tart i będę się teraz doszkalała w robieniu tart. Pierwsza, jaką planuję zrobić, to taka tarta Snickers. Kupiłam składniki, więc będę ją niedługo robiła, może nie dzisiaj, ale pokażę wam może w jakimś kolejnym vlogu, bo ja ją jadłam w jakiejś kawiarni kiedyś. I taką foremkę kupiłam w Action za 17 zł, więc chyba nie dużo. Ona nie ma niestety wyjmowanego dna, ale dobra, już jakoś sobie z tym poradzę. Kupiłam jeszcze właśnie składniki do tarty, orzeszki, ciastka, żeby właśnie zrobić taki kruchy spód tarty. Wziąłam też parę takich basic rzeczy, typowo stricte domowych, więc wam nie będę pokazywać. Wziąłam batata, bo dzisiaj robię super obiad. A mianowicie takie burgery wegetariańskie. Byłam pierwszy raz w Lidlu w nowym roku i mam wrażenie, że Lidl jakoś się otworzył na nowe produkty i jakby zwiększyli swoją ofertę, bo było bardzo dużo takich vegan friendly produktów, takich dla wegetarian, dla vegan. Dużo więcej niż oni mieli. Oni i tak mieli, że tak powiem, bogatą ofertę, ale właśnie były takie nowe burgery, były falafele, były jakieś nuggetsy wegańskie, więc bardzo dużo takich fajnych produktów, które są ciężko dostępne właśnie w stricte polskich sklepach, bo wiecie, nie zawsze w polskich sklepach dostaniecie śmietankę owsianą wegańską, bo to wow, w ogóle, że to było, byłam w szoku. Akurat nie wzięłam, ale muszę przetestować, więc ostatnio po nowym roku zauważyłam, że jakby zwiększyli swoją ofertę takich produktów. Jedyne, co mogłabym się do tego przyczepić, to to, że mają dosyć mało białka, myślałam, że mam więcej, bo tylko 6 gramów na 100 gramów kotleta. Wziąłam bajgla, bo nie było żadnych bułek takich do hamburgerów właśnie dzisiejszych, więc wziąłam bajgla, bo najbardziej mi tam odpowiada. No i to tyle. Kupiłam właśnie takie stricte domowe rzeczy do gotowania i tak dalej, rzeczy do tarty, rzeczy do tego burgera na obiad. I to wszystko, co dzisiaj kupiłam w Lidlu, byłam w Lumpeksach, ale nic nie było, wzięłam jedną rzecz, nie dla mnie, nie wiem, jakieś po świętach, wiecie, są takie słabe dni, gdzie nie zawsze było czynne i tak dalej, więc no nie zawsze są fajne rzeczy właśnie po takim dłuższym, wolnym święta, nowy rok i tak dalej. Ja czasami sobie tak jem śniadanie, siedzę i myślę, dobry Jezu, czym ja sobie zasłużyłam na takie pyszne śniadanie, jakie ja jadam każdego dnia, naprawdę. Śniadanie to jest mój ulubiony posiłek i przykładam do niego największą wagę, staram się, żeby były jak najbardziej różnorodne, ale przede wszystkim pyszne. Tutaj zrobiłam takie wegańskie, bananowe pancake'i, typowy mój przepis, trochę zmodyfikowany, ale w wersji malutkich placuszków. Witam się z wami około godziny 12, a raczej przed 12. Ja zrobiłam już pielęgnację, szybko się ogarnęłam, trochę przebrałam i będę się teraz malowała, bo chciałabym nagrać mini filmik na TikToka. Staram się teraz postować tam codziennie. Odkąd mój filmik, jeden z ostatnich, miał 6 milionów wyświetleń, stwierdziłam, że nie, muszę zacząć nagrywać częściej, więc nagrywam dzisiaj mały filmik na TikToka, haul. Będę otwierała paczkę z Sephory, ale to wam pokażę później, też wam pokażę. Zrobię sobie jakiś szybki basic, taki delikatny, domowy makijaż. Nie pokazuję wam tego, bo wy już to widzieliście. Chciałam się przebrać w jakiś taki cozy outfit, w cozy dress. Zaczęłam szukać czegoś, co będzie ze sobą matchingowało.
nie mam żadnych fajnych dresów. Już od długiego czasu szukam jakiejś fajnej, szarej bluzy, ale takiej, wiecie, porządnej materiałowo. Nie wiem, jeżeli ktoś z Was wie, gdzie ja mogę kupić fajną, szarą bluzę, zwykłą, szarą. Ona nie musi być z żadnymi nadrukami, nawet lepiej, żeby ich nie miała. Chciałabym, żeby była zwykła, szara, ale taka dobra materiałowo. Myślałam, że znajdę coś takiego w Zarze, ale poszłam do Zary ostatnio i załamałam się. Więc jeżeli ktoś wie, gdzie ja kupię zwykłą, szarą, porządną bluzę, oversize'ową najlepiej, napiszcie mi, będę wdzięczna. Z takich moich sprawdzonych to tylko Aprivate, bardzo lubię bluzy, ale wydaje mi się, że 400 zł za bluzę, w której ja będę chodziła tylko po domu, to trochę dużo. Chociaż nie wiem, jak będę bardzo zdesperowana i nigdzie nie znajdę, to kupię, ale chciałabym jednak coś bardziej budżetowego. Ja już nie mówię, żeby to było jakoś super tanie, ale żeby po prostu było dobre jakościowo. Dzisiaj jest w ogóle bardzo ładny dzień, ale mi pokazuje, że jest 2 stopnie. Nie wiem, czy to przekłamuje, czy naprawdę jest 2 stopnie, jest tak ładnie. Ja chyba jeszcze dzisiaj nie wspomniałam, co to za film. Ogólnie wczoraj tak fajnie spędziłam sobie taki luźny dzień w domu, że stwierdziłam, że jutro nagrywam vloga, więc dzisiaj nagrywamy vloga. Tak pokrótce pokażę Wam, jak spędzam dzień, jak mi to mija, nie wiem, jak się uczę i tak dalej, więc tak, to jest mój zwykły luźny dzień. W ogóle nie wiem, dajcie znać, czy myślicie, że róże mają jakieś specjalne odcienie na specjalną porę roku, bo niektórzy na przykład zmieniają odcień różu na jesień albo na lato. Na lato właśnie takie bardziej o tego typu, a na jesień takie ciemniejsze i tak dalej. Nie wiem, ja cały czas używam takiego, to jest letni odcień, mi się wydaje, ale lubię go. Mi się wydaje, że najlepiej moja twarz wygląda w takim. Dlatego ja nie zmieniam. Tak by the way, czasami mam wrażenie, że ten róż z Rare starczy mi do końca życia. On jest tak napigmentowany, że wystarczy, nie wiem, kropka, dwie kropki i macie już full róż na cały dzień. I jakby kogoś to interesowało, bo też mam pytanie na TikToku, jak go dziś pokażę, odcień happy. Wow. Pomaluję jeszcze rzęsy, ale zanim użyję jeszcze mojej odżywki. Testuję ją prawie 2 tygodnie i widzę takie minimalne efekty. Stosuję 2 razy dziennie, ale słyszałam, że trzeba to testować dobre kilka miesięcy, żeby mieć takie przepiękne, długie rzęsy, więc 2 tygodnie to jest naprawdę mało. Dobra, ja dawno nie malowałam rzęs i teraz je podkręciłam i delikatnie pomalowałam i wow, ja widzę różnicę. I na dokończenie maska do ust z Laneige. Ja wiem, że ją się używa tylko na noc i to nawet nie codziennie, ale jej efekt na ustach jest warty po prostu wszystkiego. Otworzyłam moje mini zamówienie z Sephorki. Dosłownie mini, bo to jest jeden malutki produkt. I rozbiłam to serum nawilżające, które jest po prostu najlepsze na świecie. I naprawdę mówię poważnie, bo to nie jest moje pierwsze opakowanie. Ale postawiłam teraz na coś innego i stwierdziłam, że ja wypróbuję kwas hialuronowy z The Ordinary. On jest jeszcze z witaminą B5. Wszechświat chyba coś sugeruje, bo mówiłam przed chwilą, że zastanawiam się nad Libre. Dobry Boże. Przepiękna. Dobra, jest godzina 12. Ja się uwinęłam ze wszystkim, co miałam dotychczas zrobić i teraz zabiorę się trochę za naukę. Chciałabym też zaplanować dzień. Kupiłam nowy kalendarz, to Wam zaraz pokażę. W tym roku to może nie jest taki stricte kalendarz, a bullet journal. Zwykły totalnie zeszyt w kropki z Empika, pokazywałam na TikToku. Uwielbiam to, że mogę tutaj się wyżyć moją kreatywnością i mogę zaprojektować ten cały dzień, jakby całą stronę według mnie. Uwielbiam. Planuję sobie może dzisiejszy dzień. Planuję się głównie dzisiaj uczyć tak naprawdę i nagrywać właśnie dla Was filmy, trochę do Was pogadać, ale pokazywać, co się naprawdę realnie u mnie dzieje. A więc tak, nie każdy mój dzień jest jakoś super ciekawy, ale stwierdziłam, że tak sobie do Was pogadam, bo ostatnio bardzo się wkręciłam w nagrywanie i przybyło mi bardzo dużo nowych widzów, za to jestem bardzo wdzięczna i wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. W tym miesiącu zaplanowałam kilka filmów na kanał, więc mam nadzieję, że wszyscy będziecie usatysfakcjonowani obecnym kontentem. Więc taki zwyczajny zeszyt w kropeczki. Nie pokazuję dalej, bo jestem z tych ludzi, którzy nie pokazują swoich planów, a dopiero później rezultaty. Ale tak wygląda zwyczajny zeszyt w kropki. Proszę bardzo, tutaj zeszyt romantyzm. Ogarnęłam mniej więcej, biorę książki, laptopa i idę się uczyć do salonu, bo wpadł tam światło i jest tak ładnie, że muszę skorzystać. Wracam do Was. Pouczyłam się chwilę, robiłam polski, cały czas robię właśnie polski teraz, bo chcę do tego przysiąść, bo w styczniu mam egzamin, a to jest moje rozszerzenie, więc chcę się do tego przyłożyć, wiadomo, przedmiot maturalny. I teraz będę robiła sobie obiad, chcę odtworzyć takiego typowego wegeburgera, jakiego możecie zjeść, wiecie, w restauracjach, bo ja już robiłam dużo razy burgery bez mięsa, ale nigdy mi jeszcze nie wyszło takie od 1 do 1 w restauracjach, więc chciałabym odtworzyć. Teraz spróbowałam trochę tego mięsa i ona smakuje jak po prostu jak takie
jak kurczak, tylko że bez kurczaka. Do tego zrobię taką czerwoną cebulkę kandyzowaną. Dobrze to mówię? No jeszcze frytki z batatą, więc będzie dzisiaj bardzo wypasiony i wydaje mi się zdrowy obiadek. Proszę bardzo, tak się prezentuje obiad. Nie miałam innej bułki i bajgiel wydał mi się najbardziej adekwatny. Już zdążyłam zjeść połowę frytek, ale nie mogę się doczekać, bo bardzo ładnie pachnie. Dzień dobry, kolejnego dnia. Dzisiaj jest czwartek. Nie planowałam w sumie przeciągać tego vloga do czwartku, ale wczoraj się nie pożegnałam, więc stwierdziłam, to chyba oznaka, żeby pociągnąć jeszcze tego vloga jeden dzień. Dzisiaj nie planuję nic zbytnie ciekawego, jeżeli będzie się coś działo, to oczywiście wam to pokażę. Ale tak jak mówię, miał być to dzień stricte ze środy, chciałam wam pokazać, jak wygląda mniej więcej mój dzień. Wczoraj do wieczora nie robiłam już nic zbytnie ciekawego, bo się trochę uczyłam. Byłam też pobiegać, bo mam taki zwyczaj z moją mamą, że codziennie wieczorem idziemy albo na spacer, albo idziemy biegać, żeby wiecie, mieć więcej ruchu w ciągu dnia. Ja zjadłam śniadanie, szybko ogarnę sobie w pokoju i będę się coś uczyła, bo wieczorem mam korki, więc ogarnę sobie rzeczy do tych korków. Zrobimy sobie zaraz kawkę mrożoną. Ostatnio uzależniłam się od kawy mrożonej, cały czas ją piję i cały czas mam na nią ochotę. Dlatego sobie dzisiaj zrobimy, pokażę wam taki mój autorski mini przepis, bo ja ją robię totalnie po swojemu. Ja teraz idę na korki z matmy, jest godzina już prawie 18 i ja już bym się chciała z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie vloga, mam nadzieję, że się podobał. Dajcie znać, jakie filmy chcielibyście zobaczyć następnym razem. Buziaczki dla was i do zobaczenia kolejnym razem.